Czy wiadomości poświęcone pizzy są słuszne? Odpowiedź naszych widzów są niezwykłe. Z innych źródeł. Nasz festiwal dodatków już się zaczyna. Przez cały miesiąc będziemy świętować smaki pizzy. Dzisiaj jest dzień połowy. Spodziewaj się zamknięcia innych sklepów, w których nie przygotowują pizzy pół na pół. Co ty szmato gadasz? Odbierać? Nie odbieram. Partiatik! Live. Wybierz na te reklamy. Nadal mamy to zadanie. Odbieraj? Nie. Jaka historia? Nie mam pieniędzy, ale dam ci specjalny prezent za pyszną pizzę. Za pyszną? Ale co to znaczy pyszna pizza? Coś tego typu? Takie dready. To będzie Snoop Dogg. Ta pizza. Z dreadami, tylko wiadomo, że Snoop Dogg to... Dlatego. No, nieważne. Masz. Dziękuję ci bardzo, to dla ciebie. Buduj domek, dziękuję za suba. Buduję domek, dziękuję za suba. Wykrzyknik Prime widzowie, sub za darmo. Nie podlałam go jeszcze dzisiaj, możesz to zrobić? No mogę. Co to dawało? Nie zapomnij robić tego codziennie, sprawdzę później. Dobra, spieprzę. Mogę prosić o połowę pepperoni, połowę pizzy z kiełbasą. Możesz, tylko po co? Nie lepiej opieprzyć tyle kiełbasy, ile się da i pepperoni? Ej, czemu nie mam już tego śladu? Czemu już śladu nie mam? Tu też. Dzięki Marchew za suba. Najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłem. Powiedz kolegom, że przyszli. Czy jest to możliwe, żeby nie było sera na połowie mojej pizzy pepperoni? Włóż ją do pieca dwa razy. Na połowie? Czyli pół? Tak? Dobrze? Siema Kamil, witam. Teraz masz smaka na pizzę dzięki tej grze? Bardzo dobrze. Zamów sobie. Jest weekend. Jaki jest dzień dzisiaj? Środa? To jest blisko weekendu. To możesz zamówić. Weekend za dwa dni. Idę zaśpiewać piosenkę o tej znakomitej. No to idź, idź. Chcę zamówić połowę pepperoni, połowę z kiełbasą, ale cała bez sera. Dobrze, bo szybciej się taką robi szmacianą pizzę. Ale wolno to jedzie, a to szkoda mi wydać pieniądze na to ulepszenie. Nie będę wydawał, bo to i tak nie trzeba, widzowie, bo po co? Po co? Dobra, nie obrazi się. Znam kilka żółwi zamieszkujących kanalizację, które oszalały... Co ty pieprzysz? Chcę połowę pizzy z serem, drugą połowę bez niczego. Robi sobie takie ten... Czekaj. To ona sobie tak składa pizzę w takiego pieroga. Chciała po prostu pieroga z serem. No i git. Może Czekaj, ona mnie... Czekaj, dobrze? Ile chciała razy wypieczoną? No i nie wiem. Zje tak. Zjesz? Siłę aligatora. Co to w ogóle znaczy? Chcę zamówić pizzę z serem z jedną połową bez sosu. Czekaj, z serem? Tylko z serem? Ale czemu oni tak jedzą?
Co, że dobra pizza znaczy? Dobra, dobrze zrobiłem. Pyk, pyk, pyk. Sam sos to jeszcze rozumiem, ale sam ser? To najlepsza pizza świata. Dupę, oddaję. Ty, a Dracula przyjdzie, czy nie? Co jest? Czemu tylko 12 dolarów? Czemu tylko 12 dolarów zarobiliśmy? Poprzedniego zarabialiśmy dwa razy tyle ponad. No mało, no pytam, czemu tak mało? Co inflacja ma do... jakby... Jak za dużo składników? Dawałem tyle, ile trzeba. Nawet mniej. Wszyscy wiedzą, że ciasto było pierwsze, ale co było drugie? Czy to był ser, czy sos? Z innych źródeł wzrasta bezdomność, ponieważ wiele osób sprzedaje swoje rzeczy i poświęca swoje życie pizzy. Od naszego sponsora, krzesła Claire. Zapewniają najlepsze krzesło od 2004. Podatek od cukru i co? Zabierają mi w podatkach? Pieniądze? Mięso i ser bez sosu, bez owoców morza. Mięso i ser bez sosu. Ale mięso, czyli to i to? Tak? Dam jej bez jednego. Daj mi... Kurde, to dałem normalnie, ale tam to dałem bez jednego. No jak to czemu peperoni? No mięso, czyli dwa, tak? No peperoni to jest mięso. Widzisz? Idealna pizza matematycznie. Jestem tutaj po pizzę z serem i kiełbasą. I pizzę z kiełbasą. Czekaj. On chce dwie pizze? Czy ja dobrze zrozumiałem? Ty, ale on chciał sos, czy nie? Nie wiem, najwyżej będzie żar. Na siłę. Jezus, myślałem, że nie chciał dwóch, ale dobra, udało się. Masz. Żryj. $4 na piwku! Dzięki za 4 dolki! Giga czar. To dzień mięsnej pizzy, ale nie z wymyślnym mięsem. No ja wiem, co to jest! Sorry widzowie, ale traktują mnie jak ucznia. Ja mam swoją pizzerię. Mam prawo się zdenerwować. Ja prowadzę swój biznes, a ci mi mówią, jak się sos smaruje. Co za idioci w dupę. Co bez peperoni? To i to! No ja nawet innych nie mam, dokładnie. To pizza to moje życie. Dobra, co jest? Dawaj. No? Potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z nakładaniem fantazji, tylko sos i ser. O kurde, ostro widzę. Margaritka, no dobra. Nie możesz powiedzieć margarita, śmieciu. Zrób pizzę bez ciasta, jak ktoś cię wkurzy. A da się? Dzięki Vexot, siema. Oni to mnie wszyscy wynerwiają. Praca z klientem, ale wiesz jak jest. Dobra. Mam zamiar... Dobra, ucałuj se dupę matki. Dawaj dalej. Gruby. Siema stary, pizzę z dnia jest pepperoni z kiełbasą. No dobra. Dobrze to robię? Lujna, losowo to będę kładł, bo wtedy więcej szczęścia. 18.30, zdążę obsłużyć jeszcze jedną osobę, czy nie?
Roślinę podlałem! No kurde! Nie zdążę już obsłużyć! To po co ja tak napieprzałem na szybkości? Co ładne! Proszę, czy mogę dostać coś więcej? Cokolwiek zrobisz, dziękuję. Tak, Dreddiku. Pizza dla X-Mena. Dziękuję. Co 18? Co wy chcecie? Ile zarobiliśmy? $20 i git. Brek jest fajny, nie obrażaj go. Pieczarki $35. Który drogo. Dobra, weźmy. Może piec lepiej? Archeolodzy odkrywają, że pizza może wyprzedzić język pisany. Z innych źródeł stanie w kolejkach na festiwalach pizzy to nowy trend w ćwiczeniach, mówi Eda Chudakuska. Od naszego sponsora stały coś tam. Ludzie nie mogą jeść, jeśli nie mają przy czym. Okay. Dobra, obejrzę dla widza. Nie. Kiedy to zrobimy? O! Szatan! Jak leci? Pieczarki i kiełbasa dla mnie. Ja pierdzielę, bandyta. Nie chcę pieniędzy z kasy, tylko pieczarki i kiełbasę. Pieczarki. Może być w takiej kolejności, czy to nie ma znaczenia? Piekarnik przyśpiesz. Za darmo? Luj, za darmo. Jedź! Tak jak dzień zapieprza. Luj, będziesz tak jadł. No podlałem roślinkę. Zjeżdżaj. Czy mogę trochę czarek? Chodzi o pieczarki? Zaryzykowałem, bo nie wiem. Sus. Dwie posmarować? Bo czasem chcą bez tego albo bez tego. Nie wiem, czy jest Worf. Czaro NBA. Masz czarek. Mam nadzieję, że ta pizza nigdy się... Dobra, szmato. Szybko! Hej, no wiesz, lubię potrawy z pieczarkami. Tak, pizzę z pieczarkami. Super. Coś jeszcze? Zapieprzamy, widzowie, nie ma czasu. Jedną taką robię, druga pusta. Równiutko pokrojone. I zjeżdżaj. Nigdy nie ceniłam jedzenia tak bardzo. Bo nigdy nie gotowałaś, szmato. Idź stąd. Moje życie to bałagan i nie mam pieniędzy, aby się wyżywić. Czy dasz radę mi pomóc? Dziękuję. Co, trzeba ciąć koszta, widzowie, już za dużo bezdomnym rozdaję pizzy. Naje się przecież, to najbardziej zapycha ciasto. Dodatki są tylko dla smaku. Każdy mądry o tym wie. Prawda? Każdy o tym wie. Dodatki są dla smaka. Oj, gruby przyszedł po nim. Pizzę z czym? Trufle to pieczarki dla ciebie? Z Polski jesteś? Wypieprzaj stąd, Janusz. Janusz se mówił, że trufle wpieprza, bo pieczarki jest Tesco. Ja pierdzielę. Iluj, masz trufle. Polskie trufle.
Dobra, spieprzaj. Jedno pepperoni i kiełbasa. I ludzie zdecydowani, to jest to, co rozumiem. Ale zapieprzam, widzowie, na dwie pizze. Jechane jest. Nie ma czasu. Szybciej, bo jeszcze kogoś obsłużę. Ósma. Dobra robota, kiełbasa. Nie mogę z was. Potrzebuję pepperoni bez sera. Zmarnowała się pizza. Bo już nic nie wydam jej nikomu. Ja pierdzielę, zmarnowałem pizzę, widzowie. Zmarnowałem tą pizzę. Speedrun z tej gry, a jest jakiś? No teraz robię. Zobacz jak zapieprzam. Pizzeria się rozwija jak szybko. Break przyjdzie? Jak przyjdzie, to mu dam. Fajnie by było, jakby teraz przyszedł. Idealnie, no. Do zamrażarki. Proszę, Break, przyjdź. Hejka, jestem Kimi. Kibicuję najlepszym, pamiętaj. W każdym razie to miejsce wygląda na urocze. Jeśli dasz mi zniżkę, polecę twój sklep tysiącom... Ty szmato! Z Instagrama przez szmato myślisz, że co? Że... Nie, nie... Ale na co mi zdjęcie na twojej dupy kawałka mojej pizzy? To mi coś da? No dobra. Bo sam chcę zobaczyć to zdjęcie. Susy? Ona się sprzedała, ja robię pizzę. Z reklama. Dobra, dwa, cztery. Ile jest teraz? Ile jest? Dwa, cztery, sześć, osiem. Ona chciała ile? Osiem. Kurde, co ja zrobiłem, bo misklik. Ile jest? Trzy, sześć, siedem, osiem. Ile jest teraz? Dobrze? Dwa, cztery, sześć, osiem. 10, 12, 14. Teraz chyba git. Dzięki za pizzę. Teraz wszystko co musisz zrobić, to ją udostępnić. Wszystko co musisz zrobić, to ją udostępnić, żeby mieć tysiące klientów. Co? Ale to ty miałaś to zrobić! Co ty mi mówisz? O, $20 mi dała git. $45 na plus. Rekord. Dobra, jeszcze podziała. Będę nad ogniskiem robił. Marco Polo podróżował po świecie w poszukiwaniu lepszej pizzy? Wielu historyków zaczyna tak myśleć. Oczekuje jutro słońca, a deszczu do końca tygodnia. W skrócie, kup pizzę zanim niebo zacznie płakać. Naprawy piekarników Owen. Nie wymyślimy ognia, ale od 2008 roku utrzymujemy go na swoim miejscu. Cześć, co? No, spieprzy. Ja widzę, oglądam. Diament za Breka! Stać się na ulepszenie za diamenty, widzowie! Jakie bierzemy? A, zobaczymy po grze. No cóż, masz za sobą połowę i wygląda na to, że twój piekarnik jest niesprawny. Nie masz szans bez cotygodniowej naprawy. Spadam wtedy, zanim eksploduje. Napraw piekarnik, głupku. Nie. Przepraszam, ale potrzebuję połowę peperoni i połowę z pieczarkami bez sera. Połowa peperoni... Czekaj, co? No działa mi piekarnik, co oni pieczą? Pół HP ma. Przecież małpki były dwa dni temu poza tym. Właśnie, były. Przypominam, widzowaty. Były. Idź stąd. Co więcej pracy mam włożyć w to? Jakby rodzice w ciebie włożyli więcej pracy, szmato głupia. Już mi pluła na pizzę.
Lubię potrawy z pieczarkami. Tak, pizza z pieczarkami. Super, że lubisz potrawy. Chociaż szmato nikt nie pyta o opinię. Żresz, chłopie, płacisz, żresz i spieprzesz, bo nie mam miejsca na lokalu dla ludzi. Rozumiesz to? Żresz i spieprzasz. Nikt tu pamiętnika nie pisze o tobie historii śmieciu, książki. Idź stąd. Dzięki za subka, Indor. Czemu ci ludzie mi się zwierzają z jakiś rok? Chłop nie ma ręki? Stopami będzie jadł. Spieprzaj stąd. Czy mogę trochę czarek na mojej pizzy? Dwa kawałki? Po prostu przekrój na pół. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dzięki bardzo. Glaubert 255 dał na Golibordę 5 zł. Ej kurwa, rzeczywiście był XDDD, chyba byłem najebany. Ale dzisiaj chyba też zrobimy jeszcze później, wiesz? Dzięki wielkie. Dziękuję! Spieprzy. Szybciej! Chcę zamówić połowę pepperoni, połowę z kiełbasą, ale cała bez sera, włóż do pieca dwa razy. Ciebie zaraz pierwszy do pieca. Sorry widzowie, do siebie gadałem podczas robienia pizzy. Nie mówiłem tego do niego, przepraszam. Naprawdę. O nie. Uf, na szczęście się da. Ta, dwa razy no. No bo urfy mnie irytują. Znaczy nie urfy, liga mnie irytuje. Dziękuję za tę doskonałą pizzę! Ja jestem tutaj wyłącznie w sprawach biznesowych. Czy mogę zamówić pizzę pepperoni? Ale kogo to chamie obchodzi? Po co ty tu jesteś? Nie interesuje mnie to. Ja robię żarcie, ty tu żresz. Kogo to obchodzi? Po co on tu jest? Czy chwali frajer steczką przyszedł? Czyż nikt nie zwraca uwagi, po co tu jestem i musi powiedzieć? No kogo to interes... O kurde, przypadek, za duży zamach zrobiłem. Nie interesuje mnie nic, tylko za duży zamach. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Burton dał na Golibordę 6 zł. Siemanku, jak tam sytuacja z sandałami i rybkami, bo dawno na live nie byłem. Kurde. Dziękuję bardzo. Skończyliśmy obydwie rzeczy. A na YouTube już jest końcówka. Jak coś. Dzięki wielkie. Szybko, szybko. To jest krytyk? No powiedział, że szło. Także git. Coś innego powiedziałbym, mu czapę naciągnął bardziej na łeb i go udusił. Oczywiście w grze. 32 dolary, ale 20 z tego z questa, czyli 12. Ale gówniany dzień. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę